co z tą starszą panią, co mówiłaś, że tam McDonald's jej chce pomóc? Mimo wszystko, że starsza pani, 83 lata, jeszcze musi się opiekować chorym dorosłym synem, nie? Dokładnie. Bo na coś... 460 tysięcy. 400... Ponad 460 tysięcy już dla niej, dla jej syna. No, opieka, dla leczenie dla syna. Nawet między innymi Doda mówi, że ona nie je fast foodów. Łysy na emigracji z piękną żoną. Siemaneczko, witam was serdecznie na kanale Łysy na emigracji. Dziękuję tym wszystkim, którzy byli z Łysym na Cyprze. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś odcinków z Cypru, to zapraszam cię, bo zrobiłem taką serię. Ale Łysy już jest teraz w Szkocji, czyli w miejscu, gdzie mieszka. I pokazuję wam dzisiaj prawdziwą szkocką pogodę. Zobaczcie, jak pada. I jako introwertyk czuję taki społeczny obowiązek wygadania się do społeczeństwa. Dlatego wbija dzisiaj seria Łysy na emigracji uważa, że... To co z tą starszą panią, co mówiłaś, że tam McDonald's jej chce pomóc? Nie chce mi się. Powiedz. Nie chce mi się. No powiedz. Nie mam wyny, mnie boli, a ty mi każesz gadać. Starsza pani, co tam przypadkowo na ulicy ją jakiś tam... Ktoś z McDonalda, tak? Spotkał i... się okazało, że jej bardzo pomogli. Tak, bo jej dał spróbować tą kanapkę drwala. Powiedziała, że dobra i pytał się, ile punktów daje od 0 do 10. Ale to tak zupełnie przypadkowo, czy to tak, ustawione? Ankieta. Przypadkowo. Po prostu ankieta. No, i akurat, bo ja widziałem na TikToku ten filmik, jak podchodzi właśnie młody koleś do tej starszej pani i o tą kanapkę drwala się pyta, tak? Tak, tak. No i ona spróbowała i pyta się, no to ile pani daje od 0 do 10? No, mówi, no, 10, no. A co pani myśli, że tak młodzież takie coś kupuje? Ona mówi, no, no tak prości, bo gotowe. Na ile pani wydała za tą kanapkę? No chyba tam nie wiedziała, czy powiedziała, nie wiem, czy powiedziała cenę, czy nie. A no. Mówi 25 zł, ona mówi, no dużo, ja bym nie dała, bo mnie nie stać. Bo a on pyta, stać. Dlaczego pani nie stać? No bo mam słabą emeryturę, nie? No i mówi, że jeszcze ma syna, no, bo polski rząd nie dopłaca do chorych na boleriozę, czy na powikłanie, chorych na boleriozę i po powikłania po boleriozie. I coś tam mówiła też chyba, że jemu tam jakieś neurologiczne powikłania. On ma neurologiczne powikłania po boleriozie. I musi z własnej kieszeni i musi się też sama opiekować nim, a koło niego wszystko trzeba po prostu zrobić, bo to neurologiczne powikłanie. Kurczę. No i tak się wszystko zaczęło. Nie wiem, jak to nie oglądając tego filmiku... Mimo wszystko, że starsza pani, 83 lata, jeszcze musi się opiekować chorym dorosłym synem, nie? Dokładnie. Bo nie ma żadnego wsparcia, że tak powiem. No i co? No i ruszyła pomoc. On nie wiem, jak nie oglądam całego filmiku, bo jak to wyszło z tego, że ona potrzebuje lodówkę, tak jakoś ten wyszło z gadki. No i on jej kupił nową lodówkę. Kurczę. Wszystko relacjonował, filmował, jak ta lodówka przyszła do niej. To po prostu jakiś TikToker, nie? Nie, on chyba z jakiejś gazetki. Aha. Nie, z gazetki nie pamiętam. Z gazetki, ale na TikToku to wszystko relacjonował. Kurczę. Co? I później zaczęli zbierać pieniądze na tego syna? No i zrobili zbiórkę dla tej pani i już jest, czekaj, czytam w artykule, że jest już... kurczę... Chyba coś... 460 tysięcy. Ponad 460 tysięcy już dla niej, dla jej syna. No, opieka, dla leczenie dla syna. No to widzisz, jak to jest, że ludzie muszą samodzielnie starać się o to, żeby ich było stać na leczenie, nie ma żadnego wsparcia, no, nie? Żeby ona coś mówiła, że jej syn dostaje tylko 500 zł renty? O, chyba kurczę. Jakoś tak, no. 500 zł, to ciekawe, czy starsza mu w ogóle na podstawowe leki, wątpię. No, coś ty. Wątpię. A tu jeszcze rehabilitację musi mieć, a teraz będzie mieć na wszystko, nawet no to, żeby rehabilitant przychodził, czy żeby jeździć z nim gdzieś na rehabilitację. To wielki szacunek dla tego, no, dziennikarza, TikTokera, czy jak go tam nazwać. Tak. Może takie coś zrobił, nie? Organizował. Ja wiem, że niektórzy ludzie mogą powiedzieć, że zrobił to dla fejmu, żeby stać się popularny i tak dalej. No ale co? No nawet jeśli tak, to przy okazji skorzystała z tego ta starsza pani, jej syn. Tak, no i co? No i Magdo, i tutaj różni ludzie apelowali, nawet między innymi Doda, że ona nie je fast foodów, ale mówi... McDonald's, no proszę teraz jakoś tą panią wesprzeć, zrobiła wam darmową reklamę. To Doda powiedziała, nie? No. Wystawiła tą kanapkę, wiesz, największą, no od 0 do 10 powiedziała, że 10.
No i już widzę, że rzeczywiście już gdzieś do jakiegoś McDonalda ją zapraszają. Aha, czyli może będzie miała darmowe te kanapki. Tak, będzie mieć darmowe chyba. No, no. Nie wiem jak długo, ale po prostu na razie, że zapraszali do jakiegoś McDonalda już. No i zbiórka dalej trwa. No i super. Będzie mogła, wiesz, zrehabilitować syna. No. No i poprawić swoje życie, nie? A i tu bym mógł wtrącić coś takiego, bo czasem ktoś pisze pod moimi filmami w komentarzach albo pod filmami innych i tam youtuberów, co ja oglądam, że, no, że w Polsce też jest pomoc socjalna, że już nie jest tak jak było i tak dalej. No, tylko że w krajach Europy Zachodniej jednak takie osoby z takimi schorzeniami, z takimi chorobami jednak mają pomoc finansową, naprawdę mają. Wiemy, co mówimy, bo mamy syna autystycznego i wiemy, jak to wygląda. Natomiast w Polsce osoby niepełnosprawne no, są jakby na marginesie nadal. Takie jest moje zdanie. Tak, a jeszcze jak ukończą 16 rok życia, to już w ogóle jest tragedia. Dopóki są rozrosło troszkę to, ale i tak lipnie i tolerancja i wszystko naraz. I dalej podejście terapeutów i dalej nie wiedzą, jak leczyć, a to, a tamto. Tak. Bardziej dziecko zaburzone, to nie wiedzą, co robić, bo nie jest w grupie, bo nie uczestniczy w zajęciach. No i co? Kacper też nie uczestniczył, jakoś miał pod siebie wszystko. No, ta koleżanka twoja, nie? Że wyrzucili dziecko z przedszkola. No, w Polsce. Bo nie szedł z programem, nie? Nie szedł z programem. Jakim programem? Jakie dziecko autystyczne ma iść z programem? Co to jest program? W ogóle jak ma iść z programem? Nie idzie z programem, to co? To kopa w... Nie, masakra. No dobra, okej. Okay. Na tym będziemy kończyć ten dzisiejszy film. Nie będziemy się rozgadywać długo, żeby trwał w nieskończoność. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Łysy na emigracji z piękną żoną. Tak, jest. Trzymajcie się, do następnego filmu.